Cześć wszystkim. Bączki na szlaku witają. Dzisiaj jesteśmy w Tatrach. Zaczynamy z Siwej Polany. Na parkingu z Siwej Polany zostawiliśmy samochód. To jest zaraz przed wejściem do Doliny Chochołowskiej. Idziemy Doliną Chochołowską. Przez Dolinę Chochołowską. No, w planach mamy Grzesia. Idziemy na Grzesia. No i zobaczymy, no. Czy jak będzie pogoda ładna, no to może pójdziemy wyżej na Raką Wołowiec, ale to będziemy decyzję podejmować u góry, w zależności jakie będą warunki pogodowe, czy będzie wiało, będzie zimno, no to wszystko zobaczymy, no ale na pewno na Grzesia idziemy. Wierzę, Ciuchcia jeszcze jeździ poza sezonem, jest październik, się nie jechaliśmy, może z powrotem sobie weźmiemy Ciuchcię, żeby się przejechać. No fajnie, że Ciuchcia jeździ. No i bilety musimy kupić wstępu, no i idziemy przez Dolinę Chochołowską. No i tak, Dolina Chochołowska 3 km idzie drogą asfaltową. Musimy dojść do schroniska. No i od schroniska będziemy szli później na Grzesia. No i po tych 3 km asfalt się kończy. No i są później takie kamienie, że się idzie taką drogą. No i doszliśmy do Polany. Jak widać, za dużo ludzi nie ma. Rzadko się zdarza. Także idziemy sobie. Tak wygląda. No i doszliśmy do schroniska. Tu robimy sobie przerwę. Julian się obudził. Musimy go nakarmić, przebrać. Przed wyjściem dalej, także chwila odpoczynku, a później pójdziemy dalej. No i tak, wyszliśmy ze schroniska po dłuższej przerwie. Na Grzesia mamy godzinę 35 żółtym szlakiem. No to idziemy żółtym szlakiem na razie na Grzesia, a czy pójdziemy dalej, to zobaczymy. Jak pójdziemy, jaka będzie pogoda u góry? Czy będzie ciepło, wiało? No niby dzisiaj ma być ładna pogoda, ma nie być wiatru, ale różnie to bywa. Idziemy do góry żółtym szlakiem. No i tutaj zeszliśmy do takiego rozwidlenia. Bobrowiecka Przemęcz, niebieski szlak. Idzie tędy do góry, a my dalej idziemy żółtym. Pisze Grześ, 55 minut. No to jeszcze kawałek. No, droga wygląda tak. No jest pod górkę cały czas. No ale wiadomo, trzeba nabrać tej wysokości. No idziemy. Tam przed nami trochę osób idzie. Widziałam, za nami w sumie też idą. No idziemy powolutku. No i doszliśmy tutaj tak. No i takie mamy widoczki. Pogoda na razie jest w bajce, jak w bajce. Cieplutko, wiaterku nie ma. No i idziemy dalej. Juliana, gdzie tak zaglądasz? Tak? No już stąd mamy niedaleko, ale trochę jest ośnieżone. Ale nie jest jakoś tak ślisko strasznie, żeby trzeba raczki ubierać. Mamy raczki oczywiście, no ale zobaczymy, na razie nie trzeba ubierać. Jak to wygląda? Takie widoki z tyłu mamy. Tak, Julianek? Pa! Dotarliśmy do takich widoków. Taki fajny, co? Idziemy cały czas do góry, ale widoki są ładne.
Tatry to jednak Tatry. Mają swój urok. Tak. Teraz mam chwilkę do szczytu. Na razie jest fajna pogoda. Wiatru nie ma. Słonko świeci. Ładnie jest. Idziemy już na szczyt. No i doszliśmy. Jesteśmy u góry. W miarę powodnie zaczyna już chodzić. Gdzie ty, Julianek, idziesz? Co? Julianku, gdzie ty idziesz? Na kolanka. No na kolanka, dobra, i sobie idzie na kolanka. Nie wiem, czy da rady, tu kamienie są. No właśnie. Takie widoki. No i tak, schodzimy tutaj w kierunku Rakonia, idziemy. Postanowiliśmy jeszcze, że idziemy na Rakoń. Na Owiec już nie wiem, czy pójdziemy, chociaż z Rakonia na Owiec jest pół godziny tylko. Ale zobaczymy, jak nam tu pójdzie. Na pewno idziemy na Rakoń. Także jeszcze kawałek trochę mamy. Zobaczymy. To może było lato, no to więcej trochę czasu. Teraz wiadomo, że szybko się ściemnia. Chłodno się robi, jak słonko zajdzie, to się zimno robi. Teraz słonko szybciej już zachodzi, to tak, nie wiem, zobaczymy, jak nam to pójdzie czasowo. W każdym razie jeszcze idziemy na Rakoń teraz. Chodzimy tutaj na dół. Pogoda petarda dzisiaj. Zero wiatru, słońce. Fajna pogoda. Lepsza chyba niż ostatnio, nawet jak byliśmy na ostatniej skale. No, ładnie jest dzisiaj. No i tak, tutaj po lewej stronie mamy Chochołowską. Tam mamy drogę, skąd przyszliśmy. Tak wygląda. Tak. No i kawałek jeszcze do góry. Jedziemy na Rakoniu. No teraz tutaj do góry są schodki takie. No i trzeba wejść na samą górę. Po tych schodkach. No i idziemy. No i szlak cały czas idzie do góry. To jest pod górkę. Kawałek jest. No i postanowiliśmy, że z Rakonia będziemy już schodzić jednak. Nie idziemy na Wołowiec, bo się jest późno. Pogoda jest ładna, bo może lato to byłoby inaczej. Ale trochę szybciej już się ściemnia. Są nie takie warunki już. Także będziemy po Rakoniu schodzić. No a teraz jeszcze idziemy do góry. No i weszliśmy. Mamy Rakoń. Jesteśmy. Wołowiec przed nami. No, ale jednak nie pójdziemy już. Jesteśmy. Tam jest też fajny widok. No i tak, idziemy już tutaj na dół. Na dół, no schodzimy z Rakonia, ale nie wracamy tą samą drogą. Tylko tutaj idziemy do Przełęczy. No i z Przełęczy będziemy schodzić. Tutaj jest wydeptany taki ślak. I tam na dół będziemy schodzić. No i prawdopodobnie tutaj widać, że szlak jest w cieniu. No jest biały, będziemy chyba raczki prawdopodobnie na Przełęczy ubierzemy sobie. No, żeby było bezpiecznie, bo tam widać, że jest biało i sobie raczki ubierzemy. Dobrze, idziemy. No i tutaj jesteśmy na tej Przełęczy, będziemy teraz chodzić tu i na dół. Polana Chochołowska, mamy 2 godziny stąd. Podobno jest wyślizgane, no i trzeba raczki ubierać, także będziemy ubierać jednak raczki, tak jak myśleliśmy. No jeszcze ja mam raczej kiki też.
No jest wyślizgane podobno wszystko. Jest lód obrudzony strasznie. Tu jeszcze mam takie widoki. Góry. No tutaj do góry. Wołowiec. Robimy oczywiście trochę przerwy. Czyli zabijamy teraz prostowo kości. Tak. No i tak, droga wygląda tak jak widać. Raczki założyła, dużo osób wzięło. Bez raczków idzie. No jest to trochę tak obrudzone, białe. No już niedaleko mamy. Także się na dół zejdzie, to skinie. No tak, idziemy już. No Sławińsko widać mam niedaleko. No ale trochę na tym zejściu tam nam zeszło. To jest wszystko w cieniu. No jest wszystko było obrudzone, także chcieliśmy iść powoli. Ostrożnie, no że mieliśmy trochę raczki, mieliśmy założone, no tak ślisko było, no już taka pora roku, także. No i tak, doszliśmy do schroniska, siadamy na przerwę, odpoczywamy, musimy karmić i przebrać, no i po odpoczynku ruszamy dalej. No i tak, wracamy już, no wyszliśmy ze schroniska. No idziemy Doliną Chochołowską. No to są samą drogą, co przeszliśmy. No, wycieczka się dzisiejsza udała. Cieplutko było, fajnie. Bardzo ładna pogoda. No i wracamy. Już nie będę robiła filmików. No wiadomo, idziemy przez Dolinę Chochołowską do samochodu. No, mamy jeszcze niecałe 8 km od schroniska. No ale powolutku się dojdzie. Także cześć wszystkim. Dzięki.